Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermark 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy sobie zadania poboczne, zlecenia i rzeczy dla NCPD w Santo Domingo. Niedużo nam tego zostało i generalnie poczytałem nieco więcej o tym questie, o tej neutralizacji, która nam tutaj została i w teorii da się zrobić tego questa. Tylko trzeba to zrobić trochę inaczej. Ja z tego co pamiętam to wam wyciąłem, czyli wy tak do końca nie wiecie o czym jest ten quest. W każdym razie postaramy się go dzisiaj zrobić. Oglądałem sobie licze na glicze i widzę, że niewiele się zmieniło w tej materii. I gdyby te licze na glicze powstawało teraz z Cyberpunka, no to miałbym klip do nagrania. Do wysłania dla Heda. To wiecie co, ja się przebiegnę, jeżeli tak mają samochody spadać, to ogólnie z tymi samochodami. Ostatnio jak mi się ten Caliburn pojawił, najpierw odwrócony chyba, później pionowo do góry w asfalcie. Piękne, piękne rzeczy, piękna gra po prostu. Ale dobra, podbiegnijmy jakoś przez te wysypisko, po którym też nie jest w stanie tak łatwo poruszać. Na szczęście tymi naszymi super skokami można fajnie tak susłować, że tak powiem. Jesteś przeciwnicy? Tak, jeden. Jakiś dzban. Dwa dbany. Dobra, to wpierw z tego. Nie wiem czemu nie mogę im skakować ten. Dobra, i temu. Dobra, zróbmy tam, że to atak wirusowy i jednego sobie zerujemy. A tego sobie jeszcze ogłuszymy dodatkowo. Dobra. Tak, tylko żeby dalej te hakowanie sobie nabijać. Jakiś granat, jebać granaty. Dobra, i tutaj mamy coś do pozbierania z tego gościa. Dobra, zapis jakiejś rozmowy. Okej. I mamy gdzie się udać. Na razie mi gra nie pokazuje, także chwilę musimy poczekać za głośno. Dosłownie zaraz obok w tym kontenerze coś będziemy mieli. Ja jakieś słabe rzeczy. Ale dobra, zadanie ukończone. Mam wrażenie, że się UI zbugowało, ale to nic. Dobra, tu mamy zadanie poboczne. To podejrzewam jest medytacja. W sumie jak to będziemy, to moglibyśmy od razu to zrobić. Tak się właśnie zastanawiam, czy kontynuować tutaj oczyszczenie tego. Wiecie co, no ja bym sobie poszedł zrobić tą neutralizację tutaj, dlatego że ona da mi trofałkę kolejną, wydaje mi się. Czy do tej tamy szybko dojadę? Nie, czyli najprędzej dojadę tutaj. Czy jak teraz sobie zrespię samochód, no to tak trochę cienko się pojawi generalnie. I gdzieś się zbugowało to zgłoszenie przestępstwa. Mam nadzieję, że mi się nie zbugowało kompletnie i że nie ten, że mi zaliczy, jego zakończenie. Ej, to jest dobre pytanie. Czekajcie. Niby na mapie tego nie ma, ale dalej mam to w questie. To trochę niedobrze. Ale mam nadzieję, że liczy się tamten quest, a nie sam ten pytajnik tutaj na mapie. Bo tu już raczej nic więcej nie podniosę, no nie? Nie. Dobra, mam nadzieję, że nie popsuje mi to trofek i że będę mógł w tym podejściu już zrobić wszystkie za te wymaksowanie tych rzeczy. Oby. Dobra, także do szybkiej podróży tej ciśniemy. Tylko muszę się trochę oddalić, żebym mógł sobie samochód znowu przywołać. Zresztą tutaj też samochodem to raczej po tych wysypiskach łatwo się przemieszczać nie będzie. Niestety, bo jak widzicie, nawet z moimi skokami nie jest to aż takie proste. Jest tu mnóstwo jakiegoś syfu. Z całego miasta zapewne. Dawaj mi, skacz. Dobra, to już mam nadzieję, że radę przebiec w miarę sensownie. No, w miarę. Dobra, czy teraz samochód się jakoś sensownie pojawi? Nie, nadal się pojawia, kurwa, na autostradzie, gdzie ja tam nie mam jak się dostać. Fuck me. Dawaj. W jakimś sensowniejszym miejscu się pojawi w samochodzie. No nie tam, no. O Jezus Maria, dobra. Chyba póki nie dojdę do jakiejś drogi, to tego samochodu nie zobaczę. Niestety. Jesteśmy na jakimś zadupiu totalnym. O, dobra, teraz się pojawi gdzieś przed nami. Także mam nadzieję, że to wystarczy. Też mam nadzieję, że nie będzie koniecznie, że to nie będzie tak kompletnie zbugowane, bo mam test na utalizm zagrożenie sprawdzić sobie bezpiecz dowody. Cały czas. Dobra, wsiądźmy do naszej kwadry.
podjedziemy te jeszcze 300 metrów i sobie dziemniemy szybko podróż. Jak mówię, zaczniemy od tej neutralizacji, którą będę próbować trzeci raz zrobić. Mam nadzieję, że tym razem ta rzecz, o której przeczytałem, pomoże w wykonaniu tego questa. I że actually to będzie działać, i że to nie jest, wiecie, jakieś obejście na ten problem z poprzedniej wersji gry, gdzie w tej wersji gry może to już obejście trochę nie działać. Ale zobaczymy. Więc użyjmy sobie quick travela i lecimy tutaj, tutaj, tutaj. I to jest centralnie chyba tu, wydaje mi się. Także szybka podróż, no i miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić. Tam też w okolicy jest coś dla NCPD, czyli to też na pewno sobie dziebniemy. O, komuś się tu przewróciło, widzę. Dobra, także tutaj do tej neutralizacji, później do tego. Okej. Także przed siebie strasznie gra oczywiście zaczyna zamulać, bo jest tutaj mnóstwo NPC-ów generalnie. O Jezus Maria, jakaś masakra po prostu. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak wcześniej mocno aż tutaj nie lagowało, mam wrażenie. Aha, nie mam nic w tyle włączane, przynajmniej nie widzę tak na szybko. Ej, serio, co jest, kurwa, jakaś ta gra fatalnie, tak już kompletnie fatalnie działa. No i dobra, zacznijmy ten kontrakt przede wszystkim. Okej, zadzwoni ten Dino Dinowicz. Powinien, zróbmy sobie jeszcze tu questa, znaczy save'a. Okej, Dino dzwoni. Got a gig. Some biotechnica big shot. She's holed up in a corpo hotel. Security's tight and I need me a merc who's up to the task. Anyway, know you like a challenge. Dobra, wydaje mi się, że tu możemy pogadać z tym jeszcze w ogóle recepcjonistą. Hello. How can I help you? Hi, I have an appointment with Mrs. Cook. Very well. Just give me a moment to check. No, I'm afraid not. There must be a misunderstanding. You don't say. Dobra, pokoju nie chcę wynajmować, bo to będzie dużo pewnie kasy. Także po prostu, znaczy tak, zobaczmy, czy mogę im tylko naruszyć interfejs. Nie, ale mogę za to ujawnić interfejs. Także to się przyda. A tutaj możemy sobie właśnie zdolnościami technicznymi otworzyć tutaj fajne przejście. I dobra, dalej się już będziemy starali skradać. Mam nadzieję, że zaraz gra zacznie lepiej działać, bo nadal działa tak trochę ciulowo. Dobra, trochę ten hack długo potrwał, ale to nic. Zresztą nie mogę, nie mogę, widzę, naruszyć protokołu. Okej, tu mam jakiegoś diabonga. Ale on chyba nie stanowi za bardzo zagrożenia. Tu można by coś jeszcze zhakować. To szybko, zróbmy to. To zróbmy mu w takim razie restart optyki. Dobra, tak żeby się na pewno nie odwrócił. Bo tutaj mamy, jak widzicie, bardzo wysoko levelowe te wszystkie rzeczy, także z nich będzie sporo bonusów fajnych. 5-5FF 5-5-7A, dobra. Subcio. Że dobra, chodźmy dalej. A tam oczywiście na innych poprzeskakuje to. Tu mamy kamerę kolejną, widzę. To wyłączmy ją, okej. Możemy się przekraść jakoś tędy. Dobra, otwórzmy. Tu chyba możemy się swobodnie już w miarę przemieścić. Nie. O, bo jest tutaj kamera, super. O kurwa, i serio, za żadnego autosave'a nie było. O mój Boże, no to już się zaczyna failowo. Super po prostu, kurwa. Ale mam nadzieję, że jak się gra wczyta, to trochę gra będzie lepiej działać, bo coś tak dosyć ciulowo. Ciulowo tutaj, nie wiem czemu ten performance siedział. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No tak średnio, ale dobra. To sobie odbierzmy znowu, ale już nie będę tego podgłaśniać. Generalnie to tam szybko powinno przejść, wydaje mi się. A i w ogóle nie czytałem tego zadania, które on wysyła, to zaraz wam to też pokażę. Bo ostatnio to wyciąłem, wydaje mi się. Dobra, także przynajmniej to szybko. W każdym razie tu chodzi o to, że ona jakichś nomadów zabiła, tam rzuciła parę groszy na tarcie łez i tyle. Dobra, w każdym razie zróbmy sobie ten dialog, żeby zrobić tak samo jak ostatnio. Możemy go sobie skipnąć generalnie. Okej. Pokoju wynajmować nie chcę, idziemy od razu tak jak ostatnio. Czyli tędy, używam naszych zajebistych zdolności technicznych. Zamykamy to i wchodzimy tutaj tędy. I mamy tą kamerę tutaj do wyłączenia. Halo, wyłącz się. Dziękuję. Dobra. Tutaj mamy tego jednego diabonga, któremu chcemy zrobić ujawnienie interfejsu w sumie. A później restart optyki. Dobra, już mogę tu wejść, zacząć to hakować. Okej. Szybciutko.
7 FF byśmy potrzebowali. Nie, 7 55, dobra, to nieważne. 55, tylko teraz co jeszcze? 9. O serio, nigdzie tu nie przeskakuje, gdzie jest jakieś 9. Tutaj. No to zróbmy sobie powiedzmy tak. 7 55, dobra. Okej. Teraz przynajmniej wiemy, że tutaj mamy jeszcze jeden ten, także zróbmy sobie może kolejnego quick save'a. Wyłączmy tą kamerę. Szkoda, że nie mogę ich sobie wszystkich oznaczyć, tych kamer. Generalnie. Dobra. Tu w ogóle coś jeszcze się zbugowało też. Wyłącz. Dobra. Teraz już mam nadzieję, że mogę tutaj w miarę swobodnie przejść do tej windy. Się uda gdzieś na to wyższe piętro. Tu bym coś jeszcze mógł zhakować. Tak, jak wiecie co, jak zrobię mu restart apteki, to nie powinno być z tym problemu. Także wejdźmy tu sobie. Oj. Tu jest jakaś jeszcze kamera. Okej, wyłącz. Dobra. To sobie zhakujmy szybko, ale to widzę, ma jakiś niski poziom, tu w sumie niepotrzebnie, ale dobra. Tu tutaj raczej dużo rzeczy z tego nie będzie. E9-1C, dobra. Bardzo prosty hak. Dobra, możemy stąd spadać. I dobra, wezwijmy windę, jedziemy na wyższy poziom. Na 19 piętro, okej. I dobra, generalnie plan jest taki, że musimy wpierw oczyścić dach. Dlatego, że tutaj pick-up w tym queście jest trochę inny. Dlatego, że nie musimy jej wynieść z budynku tej naszej pani, którą mamy wyeliminować, tylko przyleci po nią jakieś AV. W tym celu musimy oczyścić dach. I trzeba to zrobić przed tym, aż się dostanie do jej apartamentu, bo inaczej się wszystko baguje i te AV nie przychodzi, mimo że się oczyszcza to miejsce. Także dobra, mamy tutaj jakieś roboty, mamy też kamerę, którą oczywiście wyłączymy w pierwszej kolejności. A tam mamy pierwszego z przeciwników, także wszystkich sobie tutaj ogłuszymy szybciutko. Generalnie myślę, że te borgi, które oni tutaj mają też, o kurwa. Fuck. O nie, czy oni mnie zobaczyli? What? Oj, czemu oni tak podnieśli ten... Fuck, i tu był... Dobra, jeszcze raz w takim razie. Ja to chcę zrobić ładnie, perfekcyjnie, bez żadnego podnoszenia alarmu. Wybaczcie, jakoś kurde, wtedy co tam wyciąłem wam, to poszło to bardzo sprawnie. Dzisiaj jakoś mi nie idzie. Może dlatego, że to dopiero teraz zaczynam grać, wcześniej może byłem trochę rozgrzany. Jakoś mi tak ta misja nie idzie, nie wiem czemu. Dobra, ale tu zrobiłem sobie save'a. Tej kamery widzę jeszcze nie wyłączyłem, także wyłączmy ją i chodźmy dalej. Teraz już pójdziemy szybciochem. Generalnie. Jakieś komponenty do wytwarzania możemy jeszcze zebrać, czemu nie? Gdzie te kamery tutaj? Wyłącz. Dobra. Już tamtego nawet nie będę hakować. Co jest? Co mnie za kamera widzi? Halo? To kurwa, skąd tu kamera? I czemu wcześniej mnie nie wykrywała, kiedy tutaj ostatnim razem przechodziłem? What the fuck? Pojebane rzeczy. Ale dobra, do apartamentów. Zróbmy sobie może quick save'a w windzie. Nie mogę zrobić quick save'a w windzie. No dobra. Trudno. W takim razie jeszcze raz czekamy. Zrobimy sobie na górze, jak już tam dojedziemy. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Nie wiem, czemu ta gra tak słabo chodzi. Bardzo to jest dziwne. Generalnie. Że taki performance cieniutki tutaj. No ale za bardzo nie wiem, co na to poradzić. Dobra, przekucajmy sobie. I zróbmy sobie save'a. Teraz tym razem tutaj. Dobra. Tutaj... Dobra, na razie nic. Oj, kamera. Wyłącz. Dobra. Ogólnie wpierw może wyłączmy kamery wszystkie, które tutaj są. Wyłącz. Tutaj jest chyba jeszcze jedna. Nie, na razie nie widać. Dobra. To możemy tego dziabonga ogłuszyć. Dobra. O! Dlaczego oni się od razu podnoszą? Dobre pytanie. Dobra, nie wiem, no ale trudno. To jest jakiś bug gry kolejny. No ale póki mnie nie wykryją, to jest spoko. Oni tu w ogóle jacyś są tacy, że im ten hak nie wchodzi. Dziwne. No dobra. Szybko chodźmy, chwyćmy tego. Bezwładniej. Dobra. I chwyćmy tego. Bezwładniej.
Trochę lipa, że oni się podnieśli. Kurde, nie wiem, czy nie wstać gry. Wiecie co, dobra, czekajcie. No bo naprawdę chciałem to zrobić tak, żeby oni tutaj się nie podnieśli tego alarmu. No bo to się da tak zrobić. Tylko nie wiem, czemu oni automatycznie, jak tamtego gnoja wyeliminuje, to kurde, nagle magicznie wiedzą, że o, kolega im padł. Jakby to jest taki kurwa bezsens czasami, że te mechaniki działają tak nierówno. Raz działają tak, raz działają inaczej. Generalnie. Czy on idzie w tą stronę, czy mi się wydawało? Nie, dobra, ale... Zrobimy mu na razie restart optyki. Generalnie. Dobra. I w sumie, być może nawet niekoniecznie muszę zabijać tych na tym poziomie. Wydaje mi się. Być może dam radę zrobić to inaczej. Tu mamy kolejną kamerę do wyłączenia. Tu mamy jej mieszkanie, ale wpierw będziemy chcieli się udać tutaj, na dach. Dlatego, że jak mówię, jeżeli sobie na dachu ich oczyścimy wpierw, to w teorii damy radę zrobić to jakoś sensownie. Czy teraz mogę im naruszyć interfejs? Nie. Czy tam naruszyć protokół? Jeden pies w sumie. Dobra, no to co? Restart optyki jak najszybciej. Oj, bo właśnie ktoś mnie jeszcze tutaj przyuważył. To jest wkurzające. Oj, dobra. Czemu też na nich nie przeskakują te haki? To jest dobre pytanie, ale dobra. Dajmy temu przejść kawałek. Weźmy go tu. I na razie go sobie tutaj weźmy. O, co ciekawe, ale na tego przeskoczyło. Dziwne. Tutaj też możemy inaczej wejść do jej mieszkania. Wydaje mi się. Przez ten tutaj... No, przez to otwarcie. Tu mamy kolejną kamerę do wyłączenia. Wyłączmy ją. Dobra. Okej. Gdzie są jeszcze przeciwnicy? Czy jak sobie... A nawet nie mogę tutaj ujawnić interfejsów, serio? Tu mogę naruszyć protokół, ale wątpię, że mi to cokolwiek da. Zresztą teraz to już tam trochę mało ważne. Tu mogę się jeszcze podłączyć do tej. O, tak myślałem, że mi właśnie wisie tepnie. Trochę niedobrze, bo bym mogła jakaś kamera zobaczyć czy coś. Ale dobra. Dobra, no 1C. Teraz musimy jakieś 1C, 5, 5, 1C. 1C, 5, 5, kurwa, no serio nie ma. O, 1C, 5, 5. 1C, 9, dobra. Okej. Tylko nie widzę przeciwników, tu jest jeden. Ujawnijmy ich sobie wszystkich. I na wszelki wypadek tak czy siak restart optyki plus tamtą kamerkę. Tamtą kamerkę trzeba wyłączyć. Dobra. Ten już nic nie widzi. Także szybko go oczyśćmy. Bezwładni. Dobra. Okej, i tam jest ostatni. Także też mu od razu restart optyki. Dobra. Chodźmy tutaj do niego szybko tym slajdem naszym. Okej. No i w teorii to powinno wystarczyć, żeby ten quest się dalej striggerował. No liczę na to bardzo, bardzo mocno, że to się uda generalnie. Czy ja tej anteny też nie mogę przypadkiem skakować po jakieś dane? Chyba nie. Dobra, czyli to tyle. Jeśli chodzi o ten poziom. I możemy sobie od razu wskoczyć, jak mówiłem, do jej mieszkania tędy. Także hop. Ona oczywiście jest w Braindance, także możemy się tutaj rozejrzeć. A to dlatego, że jest tutaj parę fajnych rzeczy. Po pierwsze, możemy jej ten komputer tutaj zhakować. Także podłączmy się na szybko, plus przeczytajmy tą wiadomość. Generalnie. To jest coś o nomadach, wiadomo, trochę tematycznie z questem. 1C559. Bardzo prosto. Nie wiem, czy tutaj coś ciekawego w jej komputerze jest. Coś ciekawe, a nie, coś jest. Okej. W lokalnej sieci też mogę coś wyłączyć. Spoko. Okej, gdzieś ich hakuje, nie wiem czemu. Jakoś z dupy kompletnie. W każdym razie tutaj w jej, no niekoniecznie w łazience, ale za to w tym pomieszczeniu, o właśnie, jak widzicie, jest trochę rzeczy. Tu jakieś tam eurodolary, kolejna drzazga. Jakieś wyjątki z historii nomadów. Dobra, w każdym razie tutaj mamy schemat na jakąś legendarną broń i tutaj też mamy na coś schemat. Już nie pamiętam, też pewnie, a nie, te legendarne tylko komponenty były, ale nadal. Opłacało się tu przejść, zróbmy sobie kolejnego quicksave'a.
Możemy z laską pogadać, obudzić ją z braindance'u, tak więc zróbmy to. Wakey, wakey! What? Who the hell are you? What you'd find more interesting is who sent me. Remember your little science experiment with the Red Ochre Clan? The family send their regards. I do. I remember well. It was an integral stage in my research. You see, we're working on new antibiotic... Oh, please. Gonna feed me the story of how sacrifices must be made in the quest to save humanity? I'm not. I know people like you. Hired plenty myself. And I know you won't let me go. But at least let me back up the test results for future application. These nomads, they're gone regardless. Let their death serve a purpose. No dobra, zgodzimy się. Fine. Do it. But don't pull any stunts, got it? No i mam nadzieję, że tym razem quest podziała, dlatego że on teraz sobie podejdzie do tego komputera, który tam był zaraz w okolicy. Tylko oczywiście nie skończy się na tym. Nie wiem, czy ona backupuje te dane, czy nie. W każdym razie wezwie ona ochronę, także trzeba będzie ją szybko zastanować, zanim gdzieś tam wybiegnie dalej. W razie czego się nawet przykucam generalnie. I dobra. Security! Security! Ogłuszmy ją. Poczekaj na AV przed lądowiskiem. Dobra, okej, przynajmniej jest inny ten, inny cel questa. Także jest szansa. AV-ka jest już w drodze, dobra. Nie wiem, czemu mam walkę. O kurwa, czemu te roboty... What? Co tu się stało? Nie wiem, ale dobra, szybko zrestujmy optykę. Generalnie tym robotom. Tak będzie najbezpieczniej. Nie wiem, czemu one strzelają w drzwi, jak idioci. Dobra, uwaga. Dobra, and we are going for the roof. Okej. Możemy trochę szybciej iść. No szkoda, że kurde oni ten, czyli pewnie to, że ona zawołała security. Ale dobra, jest AV-ka, do której mamy ją zrzucić. Także chodźmy, to szybko zróbmy. Pozbądź się. Dobra. Odsuń się od lądowiska. No dobra. Także ona ucieka. A my będziemy musieli wydostać się z hotelu. Dobra. No szkoda, że oni ten, że podnieśli ten alarm. Liczyłem, że to się nie wydarzy. Ha. Pytanie, czy nie spróbować zrobić tego teraz tym hakiem dodatkowym? Mamy hak. Który... O, okej, okay. Jak oni mnie zobaczyli, nie wiem. O, tu go mamy, dobra. Pojawnijmy sobie interfejsy. Zróbmy restart optyki. Tutaj. Na pana kolegę. Dobra. Tamte roboty chyba się generalnie ogarnęły i już nie są jakieś hostile. A nie, są hostile cały czas, dobra. Do tego sobie tylko przeciągnę, ogłuszę. Że no niestety wyjście z tego hotelu nie będzie proste. No ale generalnie ja podjąłem taką decyzję, że chciałem, wiecie, ją tam... Chciałem z nią najpierw pogadać, ja nie chciałem tego zmieniać, bo mógłbym ją oczywiście od razu ogłuszyć bez zadawania zbędnych pytań i wtedy pewnie bym mógł ją wynieść po cichu i w ogóle. Ale nie chciałem tego do końca robić. Jednego droida możemy sobie wyłączyć, że tak powiem. Kompletnie... Co? Kurwa, kamera mnie zobaczy. O fuck. To pewnie giniemy. Wiesz co, nawet możecie... A dobra, teraz mnie nie traficie. Kurwa, nie chciałem zapisać stanu gry, chciałem wczytać. Dobra, tutaj mam quick save'a. Czemu nie? Dobra, wiecie co? I chyba... Gadać z nią? Nie, dobra, ogłuszę ją od razu. Zmienię to, bo chcę to zrobić ładnie, po cichutku. Ma być płynna akcja tam. Zresztą ona i tak, no wiemy, że wzywa to ten. Co prawda wyjdzie na pewno z tego questa prostego cały odcinek, niestety, ale... No cóż. Dobra, w każdym razie tam mam panią Koch, czy już zebrałem to wszystko? Tak. Także chodźmy ją szybko, bez zadawania zbędnych pytań, po prostu ją chwyćmy, ogłuszmy. Dobra. Poczekaj na AV-kę. Dobra, podnieśmy jej ciało, zanim się zbaguje i umrze w pizdu. Dobra, AV-ka jest już w drodze. Spoko. Bez zbędnych pytań, pokazałem wam, co ona tam mówi, także wydaje mi się, że to wystarczy. Dobra, tu nas raczej nikt nie powinien zobaczyć. Dach jest też oczyszczony, czyli zrobimy sobie idealnie po cichu i tak będzie dużo lepiej, prościej i zabawniej, że tak powiem.
Dobra, tu powinno być czysto. Także możemy ją tutaj szybko odnieść do tego kontenera. Dobra, leć na spotkanie. Z kimkolwiek masz pójść na to spotkanie. I dobra, wydostań się z hotelu. Nikt nawet nie wie, że tutaj coś się stało. Nas już tu dawno nie będzie. Kiedy ktokolwiek się szczai, że coś pani Koch długo nie wychodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ujawnijmy interfejs, zaznacz mi tu przeciwników. Bardzo. Okej. Muszę uważać, bo nie wiem, gdzie oni teraz są. Dobra. Tamta kamera. Wyłącz. Dobra. Plus tam ujawnienie interfejsów poproszę. Żebym widział tych przeciwników. Dobra, ale ja mogę po prostu stąd wyjść. Zróbmy sobie quick save'a. I dobra. No właśnie, bo tu mnie coś widzi. Jakiś jeden pan kolega. Możemy mu zrobić restart optyki. Żeby stąd spokojnie wyjść. Dobra. Okej. Czyli tak, ona po prostu kiedy krzyczała te security, to wtedy się tutaj alarm podnosił, a tak to możemy zrobić ładnie po cichutku. Także dobra. Oczywiście dalej będziemy w strefie zagrożenia. Wychodząc tutaj z hotelu, także jeszcze to musimy zrobić ładnie po cichu. Zobaczymy, czy się uda. Tam było jakieś boczne wejście, którym mnie gra na początku prowadziła do tego questa. Także być może to będzie najlepszy sposób na ucieczkę. Na razie się przykitrajmy w windzie, bo nie wiem, czy tam na miejscu nie będzie przypadkiem, wiecie, jakichś kamer czy coś. Gdzieś mi wchodzi jakby hakowanie bojowe za coś, ale nie wiem za co. Dobra, o kurwa, no wiedziałem, że tak się stanie. Jakieś kamery. Ta jest wyłączona, dobra. Mówiłem, możemy spróbować wyjść, myślę, tędy, czy nie możemy? Nie wiem, tu jest kamera, także na nią uważajmy. Czy tu jest jakaś działająca kamera? Nie, obie są wyłączone. Okej, ktoś tam mnie widzi, ale się, myślę, przekradnę, dobra. Okej, idziemy dalej. Tędy. Tu jest jakiś pan kolega. Ale on chyba jest teraz, się patrzy w ścianę, że tak powiem. Tu możemy w ogóle wyjść. Zdolnościami technicznymi, dobra. Okej, Dino dzwoni. Spoko, nie ma problemu. Nadal nie wiem, czemu ta gra tak fatalnie działa. Ale dobra, 10 tysięcy za to dostaliśmy, nice. Dobra, tak więc chodźmy zrobić tutaj jeszcze jakąś rzecz dla NCPD, którą mamy w okolicy. Także też tam tylko szybko ich sobie zhakujemy. I będziemy mieli chyba wszystko zrobione w City Center. Wybaczcie za telefon. Mam nadzieję, że nie będzie tam gdzieś spamić tymi powiadomieniami za chwilę. Dobra, zobaczmy. Gdzieś przeciwnicy? Tu jest jakaś kamera, którą mogę wyłączyć. Tutaj są przeciwnicy. Ujawnijmy interfejsy. Wyłączmy im optykę. A mogę naruszyć im protokół wpierw w chwilę. To zróbmy to. No właśnie. 1C... 1C55. BD. E9. Nie bardzo mam gdziekolwiek BD, ale tu mogę zrobić tak, dobra. Okej. Okay. Zrób tam restart optyki na wszystkich. Nie wiem, co mnie zobaczyło, ale okej. Okay. Zbieramy, co mamy zebrać. Zapis jakiejś rozmowy. Tutaj robimy na was sobie atak wirusowy. Bardzo szybciutki. A tam kogoś dalej możemy jeszcze zresetować, dobra. I to ukończone, proszę bardzo. Zapis rozmowy, tu możemy sobie jeszcze go przeczytać, czy nie możemy? Możemy. Dobra. I w ogóle poziom wbiliśmy, a nie, właściwie jakiś atut tylko zgarnęliśmy, no dobra. To hakowanie bojowe, no jeszcze dużo mi dosyć brakuje. Nie wiem, czy tutaj mamy coś fajnego, jeszcze jakiś skill do kupienia. Większe obrażenie świadomym przeciwnikom w sumie. Nawet to jest spoko. Mhm. Bo ja często to robię, wiecie, nawet chociażby ten atak wirusowy więcej zada obrażeń. Okej. Okay. No dobra, czyli chyba City Center też już mamy wyczyszczone ze wszystkiego, także możemy wrócić gdzieś w te okolice. I tutaj mamy jakąś kradzież do zrobienia i może ją sobie zrobimy. Dobra, także... Czy tutaj dam radę jakoś szybko się dostać? Chyba tak. Także się przebiegnijmy do tego punktu szybkiej podróży. Ktoś mnie wykrył, nie mam bladego pojęcia dlaczego i po co, ale niech mu będzie. Także przebiegniemy się na szybko. Ej, serio, mam wrażenie, że za chwilę będę musiał zobaczyć, w sensie, jeżeli dalej mi tak słabo będzie gra działać, kiedy będę gdzieś w mniej może zatłoczonym miejscu, bo tu jednak, no, jestem teraz w samym City Center i tu, jak widzicie, tych NPC-tów jest w pizdu i jeszcze trochę.
No ale generalnie, jeżeli będę gdzieś w mniej zatłoczonym miejscu, to postaram się zobaczyć, czy nie mam jakiegoś procesu w tle, który mi jakoś mocno gry nie obciąża. W sensie komputera, głównie procesora, bo to raczej od tego jest problem, bo tu jest dużo procent peców i dlatego mi nie wyrabia kom. Właśnie tutaj procesor jest raczej bardziej bottleneckiem niż karta graficzna, wydaje mi się. No zobaczymy. W każdym razie tutaj mam tą szybką podróż, z której chciałbym skorzystać. Także sobie dziabnijmy. A, tylko nie wiem, gdzie ten kontrakt był, ale na szczęście gra mi go mnie chwilę, przez chwilę pokazała i on jest gdzieś w tej okolicy. Także chodźmy tutaj, w takim rozrachunku. No i zobaczymy sobie, co to będzie za kontrakt. Jakaś prosta kradzież, miejmy nadzieję, że tylko wejdziemy i wyjdziemy z tym, co mamy zebrać generalnie. Także zobaczmy mapkę tutaj. Okej. Tylko w sumie mamy, widzę, pół godziny już mniej więcej na liczniku. To może wpierw pójdziemy do tej rzeczy dla NCPD szybkiej. O dobra, tu już gra lepiej działa. Czyli tam po prostu było za dużo NPC-ów i mi procek nie wyrabiał. Bo też jest procesor obciążony nagrywaniem i w ogóle. Także tak to niestety działa. Czasami. Niestety nadal nie wiem, kiedy moja nowa karta przyjdzie. Jak mówię, ona by tu... niewiele by tu mogła pomóc raczej. Znaczy mógłbym przynajmniej grać w 4K, ale i tak by te dropy pewnie klatek były gdzieś w tym City Center, bo by tutaj właśnie bottleneckiem był już procesor. Generalnie. Trochę zjebałem. FFE9. O kurwa, i teraz nie mamy 1C znowu. 1C FF. Oj, tak, to chyba tego nie zrobię, no. Szkoda, ale to tylko bloker z pulsu, to tam nie jest ważne. Ważniejszy jest atak wirusowy, niekoniecznie, bo ja chciałem restart optyki, ale dobra. Może być i atak wirusowy. To już w większości, widzę, panów kolegów tutaj nie ma. Generalnie. Reszta się, widzę, w ogóle nie zorientowała. To zaraz, chwilę, zbierzmy, co mamy zebrać. Okej, bo teraz w ogóle zadaję większe obrażenia tym nieświadomym przeciwnikom, czyli w sumie teraz ten atak wirusów. To patrzcie, co on robi. Wow. Świetny jest, patrzcie. I gościu upadł. I całą lokację oczyszczyłem jednym kurwa hakiem. Wow. Przegięte jest to. Tu w ogóle mamy też te walki na ringu i być może sobie spróbujemy tą czempionkę animalsów pokonać, ale spróbujemy to zrobić w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć!